pilnują bezpieczeństwa na lądzie, ale także w powietrzu i na wodzie. Policyjny patrol wodny pracuje z wytężoną siłą przez cały sezon letni. Bardzo istotną rolę odgrywają policjanci służby wodnej. Tylko w tym roku w wodach naszego województwa zginęło 17 osób, z czego w same tylko te wakacje odnotowaliśmy 10 utonięć. Policjanci służby wodnej, ich głównym zadaniem jest patrolowanie akwenów wodnych w naszym województwie oraz rzek. W Gorzowie jest posterunek wodny, policjanci na specjalnie przystosowanej łodzi pilnują, aby tak na rzece, jak i na jeziorach tu w okolicy Gorzowa nie dochodziło do tragicznych wypadków. Praca wodnego patrolu to nie tylko pomoc w sytuacjach krytycznych. Policjanci kontrolują akweny wodne i innych użytkowników wodnego sprzętu. Policjanci w swoich zadaniach mają tak przestrzeganie osób, które korzystają z nielegalnych kąpielisk, przed niebezpieczeństwem wynikającym z tego, jak i też kontrolują innych uczestników ruchu wodnego, sprawdzają dokumenty łodzi, które poruszają się po rzekach, sprawdzają również uprawnienia osób, które tymi łodziami się poruszają. Bardzo istotne jest również to, aby podejmując się pływania łodzią, czy też innym urządzeniem do tego służącym, być trzeźwym, ponieważ równie łatwo można ulec wypadkowi na wodzie, jak i na drodze. Więcej informacji na temat zadań i roli wodnego posterunku policyjnego w najbliższym magazynie Na Radarze.